Cześć, siemano, z tej strony Patryk Alesa i witam was w drugiej części Sianokos. Dzisiaj sam. Sąsiady tam mają swoją większą fuszarę. Miki robi łożyska w Bizonie. Filip, jak to Filip? Znowu przechowany śpi pewnie jeszcze. Ja tak sobie to Miki robi łożyska w Bizonie, a Filip naprawia Fergusona, bo sprzęgło poszło. Dzisiaj sobie będziemy kontynuować Sianokosy. Skrabimy to do końca, pobelujemy i zwiedziemy to. Będzie tylko trzeba jeszcze przyczepę wziąć, ogarnąć. Ale to spokojnie mamy czas. Pomniałem, że to strona jest. Czekajcie chwilę. Dobra, jadymy. I to tak. Potem jak będziemy to zwozić, będzie trzeba ogarnąć tylko jedną rzecz przy przyczepach, że jeden wóz się zrobi, a drugą się wyrzuci ponad stawki po prostu. To zależy, ile będzie tych belek tutaj, bo nasz szalek bardzo tako nie liczę. Myślę, że szału to tu nie będzie. Zobaczymy w sumie. Może takie niewinne to rządki, a coś może jednak sypą dadzą mocniej. Trawa też jakoś rewelacyjna nie była. Niby było tutaj nasypane dużo nawozu. Gnojówka jeszcze była. Ale wiesz, tak niby to dało, bo dało. Zobaczy się zresztą wszystko. Liczę tak, że chociaż na ten pokos będzie to jest 20 belek. A potem trzeba będzie dokupić jeszcze jedną łąkę. Będziemy wtedy już mogli samozbierającą bardziej ograniczyć. Wtedy się weźmie się czkarni, będzie się czkarnią siekło i przychodzi po prostu na kupę. No ale to są późniejsze plany. Na razie to przede wszystkim trzeba liczyć na to, że bez awaryjne będą żniwa. Jak to będzie dobre, żniwa dobrze pójdą, to będzie wtedy dopiero można będzie myśleć o kupnie nowej łąki. Może jakąś dzierżawę się weźmie albo cokolwiek. Wszystko jest do ogarnięcia. To mówią. Jak to teraz zgadnąć ten trójkąt? Zawsze z tym trójkątem mam problem. Znaczy ja robiłem tak, że garnę to wszystko w jeden rządek. Chyba teraz też tak zrobimy. Jeden rządek po prostu i tyle.
tak mi się wydaje, będzie najlepiej w jednym rządku. Generalnie wiem, że będę musiał kupić jakiś zbiornik na paliwo, zamówić, poszukać gdzieś jakiegoś taniego, dobrego, wstawić do garażu i zamówić ropę, bo latanie po tym CPN-ie w kółko to jest dręka. Jeździsz w kółko po tych zasranych CPN-ach, naprawdę. Więcej paliwa się spali, zanim się dojdzie na ten CPN, niż to wszystko jest wartne. Jeszcze umiemy sobie szybę z przodu. Strasznie brudna. Najpierw podepniemy sobie prasę pod szóstkę. Polecimy pod Kreszara. Właśnie jeszcze trzeba będzie wziąć 12 i przepiąć krokodyla. I to ze spokojem. Trzeba się tym dziennikiem tu wyłamie. Wpychałem to wszystko. Wszystko było wpychane. 12, bo ona bardziej jest skrętna trochę niż ta szóstka. A, pięknie. Przedlecimy pod Kreszara, bo umiemy ciągnik trochę. Te szyby się aby rozchodzi, żeby opłukał. Kurde. Nie widać przez nie kompletnie nic. Dobra. No i od razu lepiej się patrzy. Widzicie już siano zeszłego sezonu w prasie. Trochę za szerokie rządki porobiłem znowu. Szóstka nie ma, jak byk pójdzie wszelka pod głowicą teraz. Pozwólcie, że będę jeździł z tej kamery teraz. Bo tak będę wiedział, ile miałem. Pięknie. Lecimy dalej. Muszę widzieć. Wsteczny. I wyrzut. Jak tak będą lecieć te belki, to ja jestem szczęśliwy. Będę trochę tego będzie. Wtedy. A tu na łuku sobie wyskoczymy na tą kamerkę. Oj, full. A właśnie bałem się, żeby tutaj nie było pełnej presy na to oko. Może nie polecam, bo wiem, jak szybko te belki na dół.
Pozwolicie, że zrobię to tak, bo ona mi nie uciekała. Nie chcę jej gonić nigdzie po krzakach. To już trzymamy. Trzeba, muszę liczyć, że tego jest. Muszę dość dobrze rozplanować, ale sucha to siąsko. Oj, tu tam będzie trzeba gonić. O, będzie stać czy nie? Będzie. Szkoda, że tu jest ruchany podbierak, a nie ruszam się w walce w środku. Patrzcie, ten podbierak, jak on zapierdziela. Jak cię złapi, to cię nie ma. To mamy 4. To jeszcze 1,5 belki będzie. Trochę więcej niż 1,5 to będzie, mi się wydaje. Pierdzimy dalej. 5. Mamy. I teraz 6. Tak, 6 balok. Osiem. Nie, 7. Weźmiemy to, zbierzemy. Okej. Jedziemy teraz tutaj w tą stronę. I znowu trzeba będzie wyskoczyć i gonić balkę. Niech wyleci. Okej. Teraz zamkniemy. Jedziemy. Mianowicie, będą także live'y, ale to będą prawdopodobnie premierowane. Kiedy się będą miały zaczynać i tak dalej? A to wszystko ze spokojem, bo to muszą być chłopacy, do tego wszyscy najpierw. A Blue Star dopiero będzie miał monitor w weekend, jak dobrze pójdzie. To zbierzemy sobie jeszcze to. Niestety na odpachowo problemy techniczne musiały się jakieś trafić. Tak jest zazwyczaj, zawsze mam cokolwiek ogarnąć, jakąś serię, albo znaczy przede wszystkim na nagrywki. To ostatnio to ani internetu nie miał, temu się komputer rozwalił, albo ten nie mógł dołączyć. Takie seranie się było z tym. Jakbyś się prawie miał udać,
To znowu jakiś błąd. Tak w kółko. Dobra, ostatni to jest, tak, ostatni rządek. Jest trochę tych balek. Fajnie, fajnie. I tam będzie czas na ogonić. Sznurek cały. Stoi. Nie ucieka? Nie. Zobacz, to zbierzemy i uciekamy do domu. Są te silosy, o których mówiłem wcześniej, że były wymienione. Czyli tu co mogę wcofnąć w sumie teraz z tą presą. Tak, tu mogę wstawić. Będzie lepiej. Czy nie lepiej jednak? Jednak się nie da w nią powiechać. Od tej strony czy od boku. Dziwnie. Dziwnie są ogólnie porobione tekstury na tym gospodarstwie. Gdzie, no, tekstury. O, widzicie, tak na przykład wiadę. Pokażę wam zaraz, o co mi chodzi. Tu, gdzie stoi opryskiwacz z ścieczkarnią. Na przykład tam jest bardzo dziwnie. Chodzi o to, że patrzcie. Tu nie ma nic. Wejdę. I jest ściana jakby. Bardzo dziwne dla mnie. I część na przykład maszyny, jak na przykład ten header. Ciczkarni jest odstawiony, po prostu wystaje na dwór. Dobra, to odepniemy. I zrobimy z niej teraz. O, przyczepę. Lecimy na łąkę, zarabierzemy trochę. Myślałem, czy nie wziąć na przykład dwóch wozu i przyczepy, ale wóz starczy w zupełności. Mimo tego, że za dużo tutaj nie ma na tej stronie. Zostaniemy usadzić w tym miejscu. Dobra. Mieliśmy po 12. Ale co? Dobra, nie będę cofał do tutaj stoi. Lecimy po krokodyla. Generalnie są to pierwsze te, którzy się nakosy tutaj w tej formie od ogółu. Po prostu ogólnie, bo zazwyczaj pokażę wam za chwilę, co mi chodzi. W zasadzie to nie była te... ogólnie to nie było tak duża łąka. Tam od strony kukurydzy w sumie tak chyba jak szóstka idzie, bo było pole. Tak, tutaj jak idzie szóstka, było pole, tu pokażcie nam. Tak jak jest droga, zaczynało się pole.
I wtedy było... Już. Wtedy było tyle ciulowo, że no... Tu pole, obok łąka, mało trawy było. Stwierdziłem, że ciul. Weźmie się na tamtym polu, z tym tego tutaj zrobiłem dużą mąkę. Okej. Na dół powinny wejść ogólnie 4 balo. Zobaczymy, że to się uda. No to jest cudowanie bardzo dużo. Na spód 4, na górę po 5, no łącznie 14 bal. Idzie na lawetę, którą zamawiałem wcześniej, miało w tyle wchodzić na dół. Ale no, gości powiedział, że jej nie zrobi. No bo słabo, bo tak się deklarował, że okej, a potem powiedział, że jej nie zrobi, bo... Coś tam gościowi przestał odprowadzać i zamówienie anulował. Ok, zrobimy tak. Ok. O. Jeszcze 2 stamtąd i 2 z tej. Leciłem może tam bardziej na dół. Po te balki. I to one tu były, tu były. O i 3 na górę zostaną, raz. 2 tu, no i 3 na górę wejdą. W takim wypadku. Ojej, tu. Ojej. Dobra, dawać. Teraz, dobra. Dobrze, i tak jest sucho w miarę na tej łące, bo zawsze ta rzeka z dołu wylewała i podmywała tutaj część łąki. I tam pastwisko to też musiałem zamykać, bo krowy schodziły do tej wody. Sorry, że tak rzucam tą kamerę mocno z zewnątrz. O, nie ten guzik. Dobra, czas na podwalkę. Przepraszam, że użyłem tej modyfikacji, ale miałem jej nie używać. Ale no kurde. Kulni się chociaż na widły. No możesz tak się zatrzymać. Strasznie wkurzające. Widzicie. O tym mówię, że... To jest taki dołek. Niesamowicie ciężko tutaj zrobić cokolwiek. Czemu ona odskakuje? Halo. Dobra. O Boż. Chociaż tak ją wezmę, przewiozę. Dobra, chociaż dajcie to tak wziąć. Ja pierdolę. Kurwa, rejdź na 100%. Mogę od razu ją tak przewieźć. Ten odcinek zamiast mieć 25 minut, będzie miał około 40. Okej. Udało się. No, tak więc sorry za rage, ale... Jakoś tak wyszło przypadkowo.
Dobra. Tak niech zostanie. Jest to tak. Już uciekają, aż ja pierdolę. Tu się rozjechało ogólnie wszystko. Trzeba iść na przyczepę i to poprawić. Przekulniemy ją jakoś. Daliśmy radę. Przyczepy mi się jakoś lepiej padło. Idzie, który dostaje normalnie downa. Jedziemy tak. To odłożymy, wrzucimy te trzy i koniec. Nie będzie koniec ze ścienokosami. Filipowi zostało trochę, bo chłopak miał pecha z tym sprzętem. Mówiłem, Davik ją wyciągnie, będziesz go robił. On mówi, nie. Nie, jednak tak. Wrzucimy dwie na środę i wrzucimy stąd. Żeby to... No nie wierzę. Są jaja, no. Nic nie słucha. Żadna maszyna dzisiaj. To wrzucimy, wrzucimy tą. Już nie będę tego zbierał od nowa, wezmę dwie na bigu i koniec. Tak zaraz to będę rozbudowywać, więc... To wrzucimy od tyłu. Ok. W sumie tą jedną od boku. Też da się włożyć. To na bogiem po prostu położę i tyle. Chyba tutaj wolę jednak kopię widły. Zauważyłem, że na widłach jest mniejszy problem do upadania tego niż tym krokodylem, bo z krokodyla one uciekają, a z widła nie chcą. To zaś na widok jest problem, żeby ona ogólnie ściągać. Zobaczymy. Widły zrobienie są. Jeżeli się dokupi. Zbieranie słomy już. Pębelkę. O, widzicie, ale że się cała przyczepa, cały wóz się przestawił. Dobra, założymy pas, bo zaraz to wszystko całkiem pospada. Będziemy szóstką. Gdzie 12 polecimy? Tam pod tą podwiatkę. A 16 zaraz tu dojedziemy. Widzicie, co się robi. Nie wiem, nie ogarnę tego. Cała ogólnie przyczepa, cała siadła.
Nie czaję tego. Z żadnym grzechem. Skarby, żadne skarby się do tego nie ogarnią. Czemu tak siedzi z tą przyczepą? Zostaniemy ten tu. Zostęp cofnej. No, także ten piękny przywiezienie belek zakończymy ten odcinek. W kolejnym odcinku już zaczniemy żniwo. Tak więc ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku.